Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie. To już kolejna rozmowa z cyklu Kiszluk Rozmawia. Staram się zapraszać gości, których dobrze znam, a dzisiaj mam przyjemność, będę miał przyjemność rozmawiać z kimś, kto dla Briefu zrobił już niejedno i dla naszych projektów od jakichś tam urodzin pierwszych, nie wiem, szóstych może siódmych. I nie będę już dłużej trzymał Państwa w niepewności. Tym kimś jest oczywiście Zbigniew Klonowski. Dzień dobry. Którego funkcji za jednym zamachem nie wymienię, bo to i TRIAS, i WES, i teraz ten projekt, o którym też chciałbym, żebyśmy dzisiaj porozmawiali, niesłychanie ciekawy. Zdradźmy tylko na razie, że on się nazywa 60 milionów. Być może już większość wie, o co chodzi. Natomiast zanim, to jakbyś mógł paru słowach się przedstawić o swoich doświadczeniach zawodowych, ale też może o pasjach czy tego typu rzeczach. Więc tak, od 20 lat zarządzam grupą TRIAS, która, tak jak wspomniałeś, mamy kilka spółek, stąd pewnie ta różnorodność funkcji, ale generalnie zaczęliśmy 20 lat temu wokół nowych technologii audiowizualnych. Mamy w grupie spółkę WES, która obsługuje duże koncerty, eventy, czyli branża eventowa, technologiczna. Mamy spółkę TRIAS Auto Installations, która robi instalacje multimedialne w muzeach, na stadionach, w biurach, więc to jest taka technologie, które mają szerokie zastosowanie. Zarządzamy obiektami widowiskowo-sportowymi, Netto Areną w Szczecinie, Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Rzeszowie, mamy spółkę serwisową DigiService. I to jakby taka podstawowa grupa kapitałowa, jest jeszcze kilka innych inwestycji, ale pewnie na tym bym się skupił, bo to jakby jest chyba najbliższe, jest na pewno najbliższe mojemu sercu. Projekt, o którym wspomniałeś, Kongres 60 milionów, jeden z projektów, który wychodzi poza granice kraju. Też jako grupa mamy spółkę w Stanach Zjednoczonych, gdzie instalujemy audiowizualne instalacje. Pasje, ostatnia pasja to golf. I powiedziałbym, oby jak najdłużej pola golfowe pozostały otwarte. No tak, ale tam duże odległości, to bardzo możliwe, że tak będzie. Ja tylko dodam z przyjemnością i przy okazji też jeszcze raz podziękuję, że WES już 2 lata pod rząd przygotowywał galę naszego rankingu 50 najbardziej kreatywnych w biznesie. W związku z tym, że te biznesy, o których mówisz, one wiążą się w dużym stopniu z eventami, to jestem ciekaw Twoich doświadczeń i opinii na temat ostatniego ponad półrocza, kiedy nagle zostaliśmy zaatakowani przez wirusa i który sparaliżował trochę działań. U Was też? No nie da się ukryć. Ta branża eventowa, branża wydarzeń, przemysłu spotkań, szeroko nawet na to patrząc, no ucierpiała chyba jako jedna z najbardziej, tak? Właściwie od marca, no to branża praktycznie bym powiedział nie istnieje. W pewnym sensie nie istnieje, no bo wszystko, co tradycyjnie się odbywało właściwie w dużym wymiarze, zostało skasowane. Poczynając od dużych imprez korporacyjnych, gdzie duże firmy, duże korporacje, wiadomo, że wszystko odwołały, czy to były spotkania dla klientów, czy spotkania promocyjne nowych, jakichś lunch nowych produktów, czy spotkania wewnętrzne, firmowe, to wszystko już dzisiaj nie istnieje. Nie mamy dużych festiwali, nie odbywał się open air i tak dalej, więc tutaj właściwie ta branża tych wydarzeń nie istnieje i ona nie istnieje w takim, no powiedziałbym, 80% czy 90% rynku zniknęło. Z drugiej strony oczywiście możemy powiedzieć, że w jakimś stopniu istnieje, no bo od naszej kreatywności zależy to, czy odnajdujemy się w nowej sytuacji. I oczywiście online, streamingi, wydarzenia hybrydowe, spotkania w różnego rodzaju formie takiej poprzez nowe technologie oczywiście istnieją. No ale powiedzmy sobie, że jest to właściwie wywrócenie rynku do góry nogami, zmiana kompletnie tego, co się do tej pory działo. W związku z tym używamy zupełnie innych narzędzi. Jestem sobie w stanie wyobrazić, że tak jak cierpią dostawcy tradycyjnych rozwiązań do eventu, czyli agencje eventowe, które organizują miejsce, organizują artystów, organizują content, nagrywają filmy, przygotowują prezentacje, czy
tak jak my, jak BS, dostarczamy technologię, czy to ekrany LED-owe, czy oświetlenie, no to nasze jakby zapotrzebowanie na nasze usługi właściwie zniknęło. Pojawiło się zapotrzebowanie na usługi, które dotyczą technologii związanych z przesyłem zdalnym i pewnie część firm na tym może korzystać. Natomiast tradycyjna branża eventowa zniknęła. Wspomniałem o obiektach w naszej grupie, no to poza małym przebudzeniem, że mogliśmy zrobić jakiś stand-up, czy odbyły się jakieś mecze, no ale umówmy się, żaden obiekt nie jest w stanie generować marży, już nie mówię o zyskach, przy obłożeniu 25% publiczności. No to jest niemożliwe, tak? Gdyby tak było, to oznaczałoby, że rentowność z eventów w poprzednim okresie była 75% albo 80%. No to tak dobrze nie było niestety. No więc branża bardzo cierpi i myślę, że trzeba na to patrzeć w długim okresie, nie tylko w perspektywie już historii, którą znamy, no ale też patrzymy w przód i te zapatrywania na najbliższe pół roku też są niestety no niedobre. No, trzeba być realistą, że najbliższe pół roku będzie co najmniej tak ciężkie, jak było do tej pory, to poprzednie. To jak żyć? Wiesz co, no mamy dwie możliwości, jak zawsze w życiu. Możemy się poddać, bo to jest jedna z opcji zawsze i powiedzieć, kończymy z tym. I pewnie wiele firm z naszej branży może być na to skazanych. Tak. Powiedziałbym, że ktoś nie ma pasji do tego, co robił do tej pory. Jeżeli ktoś nie ma wystarczająco wiary, że warto przetrwać, poważnie bym zachęcał do rozważenia, czy nie znajdzie lepszych opcji i nie poszukać sobie innych zajęć. Wiem, że wiele firm poszukiwało, czy to w obszarach około covidowych, takich chwilowych, pojawiających się niszy rynkowych, czy w innych. Myślę, że też to jest jakby siła naszej gospodarki, że ona stoi w dużej mierze na małych i średnich przedsiębiorcach, a przedsiębiorca z samej nazwy definicji jest przedsiębiorczy, więc jeżeli jednego tygodnia nie może robić to, co robi, tego, co robił wcześniej, poszukuje nowych możliwości. Więc ja tutaj mówię, że pewnie dla tych firm i dla tak dużej ilości firm miejsca na rynku już nie będzie. No ale też musimy się adaptować i tutaj myślę, że no, nasza kreatywność, z radością wspieramy zawsze twoje gale, tutaj gale briefu tych 50 kreatywnych i patrzę na tych ludzi młodszych i starszych, którzy wymyślają nowe pomysły. Coraz więcej, jak patrzyłem na ostatnią galę, było coraz więcej pomysłów związanych z biznesami pożytecznymi. Tak. Myślą o ochronie środowiska, o jakichś nowoczesnych technologiach, które poprawiają jakość życia, nie niszcząc środowiska. Więc myślę, że ciągle ten rozwój pozwala, żeby znaleźć sposoby na zarabianie pieniędzy w innych formułach. Natomiast ci, którzy pozostaną w branży, no to musimy się uczyć nowego środowiska. Myślę, że ten rynek się zmieni. Tak. Jeszcze nie wiem jak, ale myślę, że wykorzystywanie nowych technologii w niektórych przypadkach jest uzasadnione i nie możemy się na to jako branża obrażać, wręcz trzeba się zaadoptować. Natomiast mamy długą drogę, bo myślę, że te doświadczenia, jak patrzę na rozwój rynku eventowego, ja przez 20 lat, gdzie eventy z występu i nagłośnienia zmieniły się w widowiska multimedialne, w duże show, każdy program telewizyjny, każda gala, to są zupełnie inne eventy i uczyliśmy się tego przez 20 lat. Tak myślę, że to samo teraz czeka nas może w krótszym okresie, ale co najmniej kilka lat, bo dzisiaj tak event, który się odbywa online'owo, to trochę dla mnie tak jak rozmowy, nie? Wielu rozmówców się zastanawia, czy dzisiaj rozmówca ma cały garnitur na sobie, czy tylko marynarkę założył. Dokładnie. Z eventami, tak. Myślimy, że w evencie takim internetowym to tak półśrodkami możemy coś ugrać. To tak nie jest. Ten event naprawdę trzeba przygotować, trzeba wykonać próby, trzeba zadbać o technologię, o łącza, no zadbać o każdy detal i tego musimy się nauczyć, bo w tym obszarze widzę, że jest dużo do zrobienia. Tak. Ja tu nieraz już dochodziliśmy z moimi gośćmi do takiego stwierdzenia, że kryzys rodzi właśnie kreatywność, jakby przyspiesza pewne procesy. W tym wypadku przyspieszył nam wszystkim naukę właśnie zdalnej pracy, właśnie kontaktów z wykorzystaniem tych najnowszych technologii. Ale jak już mówimy o pracy zdalnej, o tych wykorzystywaniu tych technologii do łączenia ludzi na żywo i online, to chciałbym porozmawiać o bardzo ciekawym projekcie, który realizujesz, który jest bardzo bliski mojemu sercu, bo ja przez 15 lat myśmy robili taki projekt Brief for Poland.
i uważam, że Polska ma fantastycznych ludzi, fantastyczne firmy, tylko one są za mało promowane. Natomiast ty robisz ten kongres i chciałbym kongres 60 milionów. 60 milionów, bo? 60 milionów jest to, powiedzmy, w zaokrągleniu liczba nas wszystkich z polskimi korzeniami mieszkających po całym świecie. Czyli taka polska diaspora rozsiana autentycznie po każdym zakątku świata, bo wszędzie naszych rodaków, osoby z polskim pochodzeniem możemy spotkać. No i pomysł kongresu i cała idea zasadza się wokół tego, że właśnie na wzór innych diaspor i wszyscy wiemy, które diaspory są stawiane na, jako wzorzec, myślę, powinniśmy się uczyć i z tego korzystać. I stworzyliśmy kongres 60 milionów, którego idea jest taka, żeby łączyć osoby polskiego pochodzenia żyjące na całym świecie, głównie przedsiębiorców, ale nie tylko, bo oczywiście, żeby przedsiębiorstwa mogły dobrze funkcjonować, jest potrzebna dobra marka Polski, więc trzeba o to zadbać, kultura, tak, sport. To wszystko są naczynia połączone, więc dla wszystkich to jest miejsce. I spotykamy się. My zaczęliśmy 3 lata temu, mieliśmy kongresy w Miami, w Nowym Jorku, w Berlinie, w Londynie, w Rzeszowie. Ten rok był zaplanowany bardzo ambitnie, miało dojść Toronto, Chicago. Mieliśmy wiele planów, Mediolan. I właśnie jak mieliśmy zaczynać w tym roku, udało się zrobić tylko jedną edycję w Miami na początku roku. Miała być kolejna edycja w Mediolanie i właśnie wtedy Lombardia miała swój pierwszy ciężki okres. Wierzymy, że wrócimy niedługo do spotkań na żywo, bo tego nic nie zastąpi. Tutaj jestem orędownikiem i mimo, że oczywiście uznaję, że w nowych technologiach drzemie dużo możliwości, to nie zastąpi w pewnych sytuacjach nic, spotkania face to face i spotkania bezpośredniego. I do kongresów na żywo wrócimy. Natomiast na tych kongresach spotykają się przedsiębiorcy i powstało już wiele przedsięwzięć wspólnych, bo żeby wychodzić na rynki zagraniczne, trzeba mieć partnerów sprawdzonych, zaufanych, to przyspiesza. I my mając, z jednej strony, jak patrzę na firmy, które rozwijały się równolegle, chociażby z naszą grupą Trias od tych 20 lat, wiele z nich osiągnęło ogromny sukces w skali kraju, często też już za granicą, ale wiele firm jeszcze tego ruchu nie zrobiło. I myślę, że diaspora Polonii, chociażby w Stanach Zjednoczonych, ogromna i ogromny rynek, pokazuje, że z wieloma produktami moglibyśmy na tym rynku zaistnieć. Myślę, że jeszcze lepsza konfiguracja jest teraz, czy sytuacja, w związku z tym, że no jest jednak toczona w tle wojna, czy to na cła, czy wojna handlowa między Stanami a Chinami. I tutaj myślę, że to jest kolejna furtka, którą powinniśmy wykorzystać. Dlatego to, żebyśmy się poznali, my jako Polacy mieszkający tu w kraju, prowadzący biznesy i osoby mieszkające za granicą, Polacy, którzy tam odnieśli sukcesy, mogą służyć radą, mogą służyć wsparciem, ale mogą też otwierać rynki, gotowe rozwiązania przynosić. To jest tylko kwestia, żeby te właściwe osoby się spotkały i to jest główna idea kongresu. Nam oczywiście COVID pokrzyżował plany, ale z drugiej strony oczywiście skoncentrowaliśmy się na online'ie, tak, i nie bylibyśmy w stanie dotrzeć do tak wielu krajów, jak to, co robimy teraz. Zapraszam na Facebooku Kongres 60 milionów. Robimy spotkania dla Polonii, w Hiszpanii, Portugalii, Wielkiej Brytanii i tak dalej, kolejnymi krajami. Robimy spotkania dla przedsiębiorców różnych branż. Serdecznie zachęcam, bo można spotkać wspaniałych ludzi, którzy też poszukują możliwości biznesowych. Ja też serdecznie i zachęcam i zapraszam, tym bardziej, że Brief jest patronem tej całej inicjatywy. Ja zawsze z przyjemnością teraz online je oglądam. I rzeczywiście ta idea łączenia wszystkich Polaków, co nam jest bardzo potrzebne w ostatnim czasie szczególnie, jest bardzo pożyteczna. Zbigniewie, dziękuję ci bardzo za rozmowę. Mam nadzieję, że będziemy mieli okazję jeszcze się spotkać. Na pewno będziemy mieli okazję się spotkać, ale może w tego typu rozmowie. Dziękuję pięknie i pozdrawiam cię serdecznie. Bardzo dziękuję i do zobaczenia. Do zobaczenia.